Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do takich tradycyjnych arytmetycznych operacji jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. W tym filmie pokażę Ci, jak zdefiniować własną operację, jak badać jej własności, jak obliczać jej wartość. No i dziś, kiedy powszechnie otaczają nas komputery, no dobrze sobie uświadomić, że każdy program komputerowy to w gruncie rzeczy w dużej mierze polega na definiowaniu nowych funkcji, nowych operacji i posługiwaniu się nimi. Zastanówmy się jeszcze może przez chwilę, co to jest dodawanie. Na dodawanie, jak piszemy 2 plus 3 równa się 5, no to używamy takiej notacji 2 plus 3, ale równie dobrze moglibyśmy używać następującej notacji, że to jest pewna funkcja, nazwijmy ją plus, która ma dwa argumenty. Bierzemy te dwa argumenty, no i ona w wyniku daje ich sumę, czyli w tym wypadku 5. Czyli tak jak być może dobrze wiesz, to jest funkcja jednej zmiennej. To jest coś, co z jednej liczby robi inną. Możemy to sobie wyobrażać w ten sposób, że mamy takie pudełeczko, prawda, które ma dziurkę. Tu wrzucamy x, a wyciągamy f od x. No to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mieli takie pudełeczko, prawda, z napisem na przykład plus. I tu możemy wrzucić dwie liczby, prawda, x, y, i w wyniku dostajemy plus od x, y. Czyli ze względów historycznych, czy też bardziej wygodniej jest nam stosować taką notację 2 plus 3 równa się 5 niż plus 2, 3 równa się 5, ale w gruncie rzeczy to jest to samo. Dobrze, to przejdźmy do przykładu. Zdefiniujemy naszą operację x trójkąt y i to jest z definicji, żeby obliczyć x trójkąt y, to trzeba wziąć 5x i odjąć od tego y. No to jest definicja, to jest definicja. Definicja. No dobrze, i powiedzmy, że chcemy obliczyć 7 trójkąt 11. No to patrzymy teraz. W tej definicji, prawda, tutaj w miejsce x musimy podstawić 7, a w miejsce y 11. Czyli tak, musimy wziąć 5 razy to, co stoi na pierwszym miejscu, czyli 5 razy 7 i odjąć to, co stoi na drugim miejscu. Odjąć 11. Czyli to jest 35 minus 11, czyli to jest 24. Czyli 7 trójkąt 11 to jest 24. No może sprawdźmy, czy nasza operacja ma pewną ciekawą własność, do której jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku tych na przykład operacji dodawania. Mianowicie taką, że jak mamy trzy liczby, na przykład 7, 11 i 2, to czy my dodamy najpierw 7 do 11 i to, co wychodzi, dodamy do 2, to jest to samo, co najpierw dodamy 11 do 2 i potem wynik do 7. Sprawdźmy, czy nasza operacja ma taką własność. Ta własność nazywa się łącznością dodawania, ale może to nie jest takie ważne w tej chwili. Dobrze, spróbujmy policzyć. Czyli 7 trójkąt 11... trójkąt 2. No, 7 trójkąt 11 to myśmy już policzyli, to jest 24, prawda? Trójkąt 2. No i teraz co to jest 24 trójkąt 2? To jest 5 razy 24 minus 2. 5 razy 24 to jest 120 minus 2, czyli to jest 118. No dobrze, a ile jest 7 trójkąt i teraz nawias 11 trójkąt 2? Czyli to jest, no, 7 trójkąt. Teraz 11 trójkąt 2 to jest 5 razy 11 minus 2. Czyli to jest 7 trójkąt 55 minus 2, czyli 53. I teraz 7 trójkąt 53 to jest 5 razy 7 minus 53, czyli to jest 35 minus 53. 35 minus 50 to by było minus 15 i jeszcze, czyli to jest minus 18.
No dobrze, zobaczmy, czyli to jest co innego. Czyli ta nasza operacja nie ma takiej własności jak dodawanie, że x trójkąt y i to trójkąt z to nie jest to samo, co x trójkąt y trójkąt z. Czyli tak jak w dodawaniu, ponieważ to jest to samo, to nie musimy właściwie stawiać nawiasów, tak w przypadku tej naszej dziwnej operacji, gdybyśmy chcieli mieć więcej liczb, prawda, no to musimy bardzo uważać na kolejność wykonywania tych działań, czyli na rozstawianie nawiasów. Dobrze, teraz może kolejny przykład. Zdefiniujmy sobie operację gwiazdka, czyli A gwiazdka B to by było A podzielone przez A plus B. I to znowuż jest definicja. No i teraz jak mamy dwie operacje, możemy je wykonywać kolejno. Na przykład możemy próbować obliczyć, ile to jest 2 trójkąt 2 razy 3. Teraz oczywiście nawiasy są istotne tutaj, dlatego że myśmy nie umówili się, którą operację wykonujemy najpierw, a którą potem, czyli czy trójkąt jest pierwszy, czy gwiazdka. Prawda? Czyli to i to, no to najprawdopodobniej będą inne operacje, no i te nawiasy tutaj oznaczają, co mamy wykonać najpierw. Dobrze, czyli może wykonajmy tutaj tę operację, czyli to jest 2 trójkąt, no i w miejsce drugim argumentem trójkąta będzie wynik 2 gwiazdka 3. Ile to jest 2 gwiazdka 3? No to patrzymy teraz tutaj, czyli to jest 2 podzielone przez 2 plus 3. No, to jest wobec tego to jest 2 trójkąt 2 piąte. No i 2 trójkąt 2 piąte to jest 5 razy 2 minus 2 piąte. Wobec tego to jest 10 minus 2 piąte. Zatem 9 i 3 piąte. No i teraz jeżeli chcesz, to możesz sobie policzyć, ile będzie 2 trójkąt 3 i wynik zagwiazdkować z 3. Przepraszam, tutaj powinno być oczywiście, tutaj powinno być oczywiście 2, prawda? To miało być to samo, czyli o, prawda? 2 trójkąt 2, 3, czyli te dwie operacje to są inne operacje. No, możemy definiować jeszcze dziwniejsze operacje, które nie mają dwóch argumentów, ale więcej, na przykład operacja latawiec. No, to będzie operacja latawiec, taką dziwną notację zastosujemy. Tu mamy, ona będzie miała cztery argumenty, A, B, C i D. Czyli to jest taka funkcja czterech argumentów. No i to będzie A, D minus B podzielone przez C. I to znowu jest definicja tej operacji, czyli jeżeli chcemy policzyć latawiec od 1, 2, 3, 4. No, czyli tak, czyli tu jest, przypiszmy A, B, C i D. Czyli latawiec od 1, 2, 3, 4 to jest A razy D, czyli 1 razy 4 minus B, czyli minus 2 i podzielone przez C, czyli 3. No zatem to jest 4 minus 2 przez 3, czyli 2 trzecie. No i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie teraz, żebyśmy na przykład obliczyli latawiec 1, 2, 3, 4, trójkąt 7. No, latawiec 1, 2, 3, 4, trójkąt 7. No to będzie latawiec 1, 2, 3, 4 to jest 2 trzecie, trójkąt 7. To przypomnę, że ta operacja trójkąt to brała 5 razy to, co jest przed trójkątem i odejmowała to, co jest za trójkątem, czyli 5 razy 2 trzecie minus 7 to jest 10 trzecich minus 7, czyli 21 trzecich, zatem minus 11 trzecich.